Cześć, jestem Ania, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was kilka sposobów na warkocze bokserskie. Są to jedne z Waszych ulubionych warkoczy, a dzisiaj pokażę, jak je nosić na inne sposoby. Mam nadzieję, że taki filmik się Wam spodoba i że będziecie się tak czesać razem ze mną. Moje włosy są już dokładnie rozczesane i wyznaczyłam sobie przedziałek przez sam środek. Mam nadzieję, że jest chociaż trochę prosty, bo moje włosy dzisiaj ze mną nie współpracują. Na początku będę zaplatać warkocz tej strony, więc tą zepnę sobie gumką. Będę zaplatać warkocz dobierany bokserski. Jeżeli nie wiecie, jak go zaplatać, zwłaszcza samemu sobie, to odsyłam do poradnika, który niedawno dla Was nagrałam. Tam wszystko dokładnie tłumaczę. Tutaj też przypomnę, jak się to robi, ale nie będzie to szczegółowy poradnik, tak jak właśnie w tamtym odcinku, więc jeżeli jesteście początkujący, to właśnie tam odsyłam. Wydzielam partię włosów, dzielę ją na trzy części. Lewe pasmo podśrodkowe, prawe podśrodkowe. Lewe podśrodkowe, teraz zaczynam dobierać włosy. Te warkocze dobierane, które dzisiaj zaplatam, będą nieco luźniejsze niż te, które pokazywałam na poradniku. Dobieram pasmo. I druga strona. Cały czas powtarzam te dwa ruchy. I w tym miejscu już lekko zaczynam wyciągać pasmo. Robię to trochę na ślepo, wy to lepiej widzicie. Mam nadzieję, że coś z tego wychodzi. Kilka razy przełożenie i wyciągam pasma. Chcę, żeby mój warkocz bokserski nabrał objętości. Żeby nie był taki ulizany, płaski, tylko żeby był gruby i z dużą objętością. Dobieram. Teraz, jeżeli nie mam już włosów do dobrania, zatrzymuję się, wydzielam sobie pasma, wyciągam sobie pasma i nie zaplatam warkocza do samych końców, tylko spinam go w tym miejscu. Będą to takie niskie kucyki razem z warkoczem. Po związaniu też delikatnie wyciągam włosy. Dodatkowo, jeżeli chcecie ukryć gumkę, wydzielacie sobie partię włosów z kucyka i przewiązujecie nią gumkę. I przypinacie wsówką od tyłu. Ja wezmę sobie wsówkę i wpinam ją od tyłu. To samo będę robić po drugiej stronie. Rozpuszczam włosy, wydzielam partię włosów, dzielę ją na trzy części i zaplatam warkocza bokserskiego. Wyciągam pasma. Wydzielam pasmo, przeplatam naokoło, tak żeby nie było widać gumki. Przypinam od tyłu wsówką. I tak prezentuje się moja pierwsza propozycja dla Was. Do drugiej fryzury będę musiała
rozpuścić moje kucyki. W sumie to będę musiała złączyć je w jedno. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Wyciągam sówki. Zdejmuję jedną gumkę. Z drugiej strony zdejmuję drugą. I łączę dwa warkocze razem. Spinam je gumką. Teraz z takiego kucyka zaplatam jeden luźny warkocz. Wyciągam pasma. Końcówkę spinam małą gumeczką. I teraz z powstałego warkocza będę robić kok. Biorę warkocz i przekręcam go naokoło kucyka. W tym miejscu mogę przypiąć wsówki. Wpinam też jedną od dołu. I tak to finalnie wygląda. Połączyłam warkocze bokserskie razem z upięciem. Teraz do kolejnej fryzury muszę rozpuścić koka i właściwie też większą część warkoczy. Zaraz zobaczycie. Mam w głowie pomysł na jedną fryzurę i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Więc tak, rozpuszczam włosy. W tym miejscu spinam warkocz. Trochę go sobie jeszcze poprawiłam, bo był już zniszczony. Poprawiam go sobie od góry. Teraz z włosów z kucyka robię warkocz. Spinam go małą gumeczką i podobnie jak przy upięciu formułuję coś na kształt koczka. Te włosy z końcówki zostawię sobie luzem, myślę, że będzie to fajnie wyglądać. I całość teraz przypinam słówkami. Tak wygląda gotowy koczek. Jest to fajna opcja, jeżeli nie chcecie mieć całkowicie związanych włosów, a lubicie warkocze bokserskie. Teraz muszę taki sam warkocz i koczek zrobić po drugiej stronie. Spinam gumką. Zaplatam warkocz. I tak prezentują się gotowe koczki. Mam nadzieję, że pokazane przeze mnie fryzury Wam się podobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która podoba Wam się najbardziej, a która najmniej. Napiszcie też, czy chcecie więcej propozycji fryzur z warkoczami bokserskimi. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.